Kochani, lecę z filmikiem od razu. Jakby udrożniłem sobie tylko noska, bo no to dla mnie ważne. Ja przypominam, że to jest druga część, kochani. Myśmy od poprzedniej części z Kudłatej grał na Krushing Hall. Świetnie mu to wychodzi, coraz świetniej. Jest niesamowity. Przypominam, że ma 3 lata. 5 milion Gutka, o tak. Słuchajcie, natomiast świetnie, coraz bardziej się z Gutkiem rozumieją, coraz fajniej wychodzą im te zabawy, bo Gutek kiedyś zapominał, że on miał 3 lata i mu takie bomby sadził, że nie lubią z nim grać, a teraz widzę, znowu zaczynają razem. Wczoraj, słuchajcie, cały mecz Legia cykaliśmy tam na Krushing Hall, ale nie na przedpokoju, tylko tu oglądaliśmy i no łamie mnie po kochach, kochani. Dla tych, co nie oglądali odcinka części pierwszej, zapraszam do pierwszej. Jest fajna, dużo tam tłumaczę. Przytrafiło nam się przeziębionko. Nie jest to mój głos. Jestem dzisiaj w barwach Anglii. Śmieję się, słuchajcie, ale jak jest karta z euro z Anglii, zaraz zobaczę, czy jest. Tak, jest. To oni są teraz na szaro ubrani. Ja dzisiaj też jestem na szaro. Zaraz mi się opójdzie. Zaraz, tatuś, daj mi się opójdzie. A teraz możesz dać mi buzi. Tutaj policzek. Pozdrowić naszych sympatycznych widzów. Dawaj. Powiedz berbeluchu ładnie dzień dobry. Dzień dobry. I co powiesz jeszcze? Lubisz grać w piłę? Tak. On lubi grać w piłę. I co chciałeś powiedzieć jeszcze, no? Tak. Kocham cię bardzo, misiu. A kiedy będziesz grał w turniej, powiedz tacie? Jutro. A czy jutro? A czy szczeliłeś bramkę ostatnio na treningu? Szczeliłeś gola? Tak. A jak to było? Powiedz tatusiowi. Szczeliłem gola i się kiwałem. Wyobrażacie sobie moje cudowne skarby. I co by jednego cukierka wejść z wiadereczka. No, to jest naprawdę, słuchajcie, nie, dwa. Nie dwa, tylko jednego. Słuchajcie, cieszy mnie, że chce dużo. Znaczy ma charakter taki, że jak szczeli bramę, to też będzie chciał drugą. To potem tatuś da, dobra? Teraz sobie weź jednego cukiereczka. Kochani, dobra, wracamy. W drugiej części walczę z przeziębieniem oraz z przesyłką od Michała Jopa. Michał jest przyjacielem naszej rodziny, bardzo nam pomógł. Dużo od Michała dostaliśmy pomocy w środkach, żeby to mogło się kulać, rozwijać. To też możesz wziąć. Daj, tatuś otworzy. Daj, tatuś otworzy princesę i pół ci da, dobra? Całego tato nie da, dobra? Pół princesy dostaniesz. I to tatuś zrobi tak, patrz, pół łamiemy, ok? To nie dam ci w łapkę, to se na razie położę o tutaj, a ty będziesz sobie zajadał, tak, proszę. I na razie piątkę. Kochasz? No. To powiedz im teraz ładnie, do widzenia, idę na bajkę. Do widzenia i idę na bajkę. A co tu mamy, powiedz mi? Pan Bob. Dzisiaj pan Bob z nami na odcinku. Spadaj nisko, pan. Słuchajcie, tu czytałem list poprzedniej części, jeszcze raz się przypomnę. Hej, pozdrawiam całą rodzinę Szabełków, wszystkie karty są dla pana Sebastiana. Dziękuję. W zamian ich oczekuję takie karty. I tu mam wypisane, kochani, jego. Pozdrawiam, niech pan pisze na fejsie. Będziemy pisać na fejsie. Michałku, mamy tutaj, uwaga, środki, kopertę ze środkami i do was gorąca prośba, kochani, na razie wstrzymujemy wysyłki. Raz, że nie wyrabiamy, a dwa, że zdrówko mi się posypało. Siedzę z wami i podpijam ciepły specyfik, który ma nas troszkę uratować. Uj, nie jest to pyszne jak kawa. Są środki, dziękujemy ci bardzo. Całe 9 zł, jak Kudłaty mówi. Dogadamy się, co za te środki ma być. Słuchajcie, dostaję w tym momencie saszetki, zobaczcie, z 15 z Ekstraklasy. Patrzę, co się tutaj pojawia poza bazowymi, ale nic. Ludzie, kochani, chciałbym więcej radości wnieść w ten film, natomiast poproszę o zrozumienie. A na pisanie dzisiaj nie liczcie. Nie będę tam siedział i pisał, bo mi głowa po prostu pęknie. Zaraz idę się położyć do łóżeczka. Na szczęście mamy Kanał Plus, lecą powtórki różnych meczy i tak dalej. Mieliśmy Ligę Mistrzów, mieliśmy Ligę Europy. Także jakieś zajęcie dostanę. A Gutek jedzie dzisiaj na trening z żoną. Słuchajcie, mamy teraz tak, ulubieńca fanów. Mamy ulubieńca fanów po raz kolejny. No i mamy, słuchajcie, karty bazowe. Lecę kolejną otwartą saszeteczkę z Ekstraklasy. Uwaga. Mamy, słuchajcie, teraz tak. No, Dudę. Lubię tego chłopca. Jest Mak, jest Podgórski, jest Paliba. Szkoda, że ten Duda to nie Polak, słuchajcie, bo to młody chłopak i może w przyszłości by w reprezentacji pograł. Ciekawe, czy w swojej reprezentacji tam w Słowenii, czy w Serbii, nie wiem skąd to pochodzi, nie pamiętam. Ciekawe, czy tam się nie załapie. No, jest bramkarz szczelny i to jest ważne, no, rzekomo mu wczorajszy mecz nie wyszedł w opinii niektórych fachowców.
Kochani, jest Bąk, jest Pawłowski, jest Kownacki, jeszcze raz Pawłowski, znowu Duda. No często jego karta się przewija. Czyli jakoś piłkarsko, znaczy kolekcjonersko, nie będzie to rarytas do zdobycia. Będzie to coś popularnego. Słuchajcie, kolejny mamy Łukasz Trałka. Mamy, słuchajcie, Pazio Adasia, jest Lenartowski, czyli znowu bazowo odkładamy te karty również tutaj. Mam jeszcze dwie saszetki do otwarcia, także zobaczcie, trener Piasta Gliwice, mistrz obrony Grodzicki i znowu, słuchajcie, karty bazowe z 14-15 z Ekstraklasy. Fajna rozdzielczość jest tych kart, powiem szczerze, nie powala jakoś na kolana, nie są to hiper super w porównaniu do choćby Champions League, ale rozdzielczość jest fajna, wszystko jest dokładne. Kochani, tu już mam pusto, teraz biorę, Michałku, te twoje karty wkładam tutaj. Michała przesyłka przyszła niedługo, ale otwieramy ją tylko dlatego, że była ta koperta ze środkami i takie jakby otwieramy w pierwszej kolejności. I tu mam, kochani, przepraszam, album, który wam teraz zaprezentuję. Album z 14-15. Zobaczcie, jakie karty są, a jakie brakują. Góra jest cała, jest godło Arsenalu, Barsy, klubu i Bayernu Leverkusen. Słuchajcie, nie wiem, czy rezygnujesz z tej edycji na korzyść Ekstraklasy, czy no bo tu powiem ci tak dziwnie, nie? My mamy dwa albumy, ale dlatego, że raz kupiliśmy album i 10 saszetek na starcie, a za 3 dni się pojawił starter pack, no i nie odpuściliśmy, kupiliśmy też starter pack, nie? Także dlatego mamy dwa albumy. Tu jest, słuchajcie, Benfica, Borussia, Chelsea, CSKA, Juventus, Liverpool, Olympiakos, Paris, Real, Roma. Jestem ciekawy po prostu, jak to wyszło. Myślę, że widzowie też. Słuchajcie, wszystkie bazowe karty z Ajaxu. No to proszę. Proszę bardzo. Ale daj tatuś, wsadzi tam, bo zaraz uciapiesz sobie łapki, a tak będziesz trzymał przez to, tak? To niedobre jest? Niedobre? Dobre? To jest nagroda za bramę wczoraj. Dawaj, żółwia. Będziesz strzelał jeszcze więcej goli? Słuchajcie, najmłodszy KS Talent z nami. Także słuchajcie, tutaj mamy Anderlecht bez bramkarza, za to z Masterem. Tu mamy, słuchajcie, prawie cały Arsenal bez karty, która jest tutaj, nie ma trzech specjalnych. Z Atletico są trzy z Masterem. Tata, będę tylko robił trzy gole. Trzy gole, a wiesz jak trzy się nazywają? Hat-trick, powiedz, hat-trick. Hat-trick. Hat-trick, kocham. Tu, szybko, tu. Tu nie, bo tata to zaraża. Tu, uwielbiam cię. Wiesz, że cię uwielbiam? Tak. Wspaniały chłopiec. Słuchajcie, mamy dalej tak, Basel z Masterem. Mamy Leverkusen z Masterem. Widzę, że Mastery jakoś tak łatwo trafić. Bayern z Masterem. Słuchajcie, no mamy, słuchajcie, prawie całą Benfikę. Bez karty Łątołacz widzę, tak? Czyli prawie cała Benfika. Z Borussii nie mamy bramkarza i dwóch kart, jest za to Master. Słuchajcie, podobnie to wygląda w Chelsea, nie ma tych dwóch kart. Tu mamy, kochani, całe CSKA z Rising Star, nie mamy Łątołacza i Mastera. Tu, słuchajcie, jest Galatasaray, prawie kompletny, bez ostatniej karty i dwóch pierwszych. Tu macie Juventus, może znowu głowa. Słuchajcie, jest Liverpool, 5 kart i tu wolne 2. Jest Malmo, Malmo jest z Łątołaczem, ale bez reszty. Zdaje się, że tą kartę ma w swoim albumie. Przy pomocy tych dwóch na pewno nam mocno kolekcja podskoczy z buta. Słuchajcie, pytacie nas, chcecie umówionych wymian i tak dalej. Nie ma takiej opcji. Ja nie mam po prostu czasu. Ja wszędzie mam coś rozgrzebane. Ten chaos się tylko pogłębia. I powiem wam, że ten chaos czasami zabija w nas chęć dalszej zabawy. Nie? A nie pozwólcie na to. Nie dajcie nam zwariować, bo nie chcemy. Ja nie chciałbym któregoś dnia po prostu kliknąć. Finish. Na razie jest mi tym dobrze i się bawimy. I tak długo jak nam dobrze będzie, tak długo będziemy się bawić. Natomiast pamiętajcie, my nie jesteśmy typowym kolekcjonerem. My mamy piłą nożną, którą kochamy. Mamy na kanale piłę dziecięcą w wydaniu różnym. Będziecie mieć we wtorek nagrany piękny turniej z Lubina. Jedziemy tym razem z Zagłębia Lubin. No mamy Tom Frajder, że Gutek jakby nie jest zgłoszonym zawodnikiem i może i w klubie UKS-u wystartować w swojej szkole w KS Talent. Możemy zagrać w Lubinie. No jest to niesamowite. Z piłkarskiego punktu rozwoju ma nieprawdopodobnie dużo sportu. I on to kocha, my jesteśmy przy tym szczęśliwi i to jest nas number one. Potem mogą być karty. Natomiast nigdy tego nie zamienimy, pamiętajcie o tym. Tu mamy, kochani, PSG z Ibrą. Tu jest Real. Jest, słuchajcie, Roma. No całkiem fajnie sobie nasz Skorupski tam radzi, powiem wam szczerze.
No, co prawda Bayern ich połknął, ale no to był Bayern i to w dodatku w Monachium, także kilka ładnych piłek wyjął. A te, co wpadały, to myślę, że szans nie było na to. Robert przy samym słupku to wrzucił, a Gece to mistrzostwo świata zrobił. Ja nie wiem, z samym szpicem przed szok. Kochani, jest tutaj Szachtar Donieck. Macie tutaj Sporting, no i karty specjalne, na to czekaliście najbardziej, to wam przeczytam, jest tak, De Rossi, Fans Favorit, tak? To są Fans Favorit, tak? Teraz Fans Favorit, słuchajcie, Toulon, potem jest Rosenberg, potem jest Deschamps, Philippe Lahm, nie, Philippe Lahm to już na kolejnej kartce. Defensive Rock mamy z Malmo, z Bayernu, jeszcze raz z Bayernu, tak śmiesznie, Bayern, Lizbona, Bayern, chyba trzeba to inaczej ułożyć. Potem, słuchajcie, ekspert jest Pirlo, piękna brama z wolnego, bo tak się też zachwycał, słuchajcie, no ale Pirlo ma swoje lata, ma swoje doświadczenie i też piękne bramy sadzi, jak Beckham sadził takie wolne, no wiekowe chłopaki potrafią takie piłki, nie bite mocno, ale technicznie kręcone, ładnie, gdzieś po rogalach, piły, które uciekają już za poprzeczkę i wracają. Kluczowi, słuchajcie, Cesc Fabregas i Philippe Lahm, mamy, słuchajcie, cała La Decima i limitki. No nie mieliśmy Courtois, Koke, Philippe Lahm, słuchajcie, no pięknie. Słuchajcie, jestem ciężko zaskoczony. Jeszcze jedna saszetka nam tutaj wpadła na koniec po albumie. Jestem ciężko zaskoczony, dlatego że chciałbym usłyszeć, Michałku, od Ciebie, czy rezygnujesz z tej kolejki. Dominiku Kastu Liszkowa. Kudłaty Ci wybrał w poprzednim odcinku boksa zafoliowanego. Prosimy o kontakt na Facebooku. I album. Album jest nowy, okładki nie, ale album jest nowy. Ale nie są zniszczone okładki. Tam gdzieś jest ołówkiem lekko pozaznaczane, ale to można delikatnie gumką. Aczkolwiek będziesz zaraz to uzupełniał, bo z 300 kart na pewno do albumu sporo wskoczy. Daj nam znać, jak Ci poszło. Czysty album i box. Bardzo fajny zestaw. Powiem Ci szczerze, sam bym taki odcinek chciał nagrać. Natomiast na razie nas na to nie stać. Słuchajcie, tu mamy jeszcze karty. Znowu Andrzej Duda, czyli po raz kolejny jest z nami i ja tu w tym momencie, gdzie te karty i to dałem z powrotem, także dziękujemy Ci za pomoc w kolekcji jeszcze raz. Słuchajcie, nie wiem, jak to minuta filmu jest, natomiast bardzo mocno nas prosił, jest 12. Słuchajcie, bardzo mocno nas prosił Hubert o otworzenie jego przesyłki, dlatego że tam są, słuchajcie, nieprawdopodobne karty, dlatego tą przesyłkę jakby otworzymy dwa razy. Raz ją, Huberku, otwieram teraz dla Ciebie, natomiast chciałbym, że jeżeli tam są te karty, które pisałeś, żeby Gutek sobie to zobaczył, żebyście widzieli jego minę, bo tutaj naprawdę będzie bomba atomowa. Także tu dostaliśmy ilościowo Dzidę Fest od Michała, natomiast od Kuby, od Huberta, przepraszam, S z Półtuska jest jeszcze większa dzida. Natomiast słuchajcie, tu z Półtuska mam również przesyłkę od Jakuba. Ciekawe, czy się znacie, Jakub, z Hubertem. Jak nie, to może się ugadajcie na Orliku i sobie pocykajcie w piłę. Tu jest Twoja przesyłka, Jakubie. Dzisiaj się postaram z nią zająć. Jak zdrowie mi pozwoli, dlatego że naprawdę, kochani, jest różnie. Dobra, otwieramy. Najprawdopodobniej, jeżeli tu są te karty, co mówię, spodziewam się, że będą, a widzę, że są, to będziecie na dwóch odcinkach tą przesyłkę oglądać, jak Gutek ogląda. Cześć Guciu, Sebastianie, Kudłaty i żona Sebastiana. Cała rodzina Szabłowskich. Myślę, że karty się spodobają. Co chciałbym? Zamian. Natomiast uwaga, kochani, jest mało, ale treściwie. I teraz tak. O ile Piszczek był limitką z Bravo, czyli jego wartość jakby kolekcjonerska nie będzie wielka, o tyle, słuchajcie, idziemy, patrzymy dalej. Jest godło Realu, jest Master z Liverpoolu, jest Wonto Watch z Liverpoolu, jest Arsenal. Słuchajcie, jest Game Changer Diego Costa. My Game Changera mamy jednego, Ronaldo. Trafiliśmy to na samym początku, jak pamiętacie. Potem nas troszkę zniechęciło do otwierania kart, a w międzyczasie Gutek, wygrywając FIFA, przepraszam, piorunująco to działa. Ja czuję, jak udrażnia, jak przechodzi, jak przestają kości boleć. No, dawno tego nie robiłem, kochani. Natomiast Gutek trafił dubla. Mamy dwa dable w tym momencie, bo jeden dostaliśmy z wymiany wczoraj, również od Jakubka. Pozdrawiamy Ciebie, Jakubku. Słuchajcie, Diego Costa z Chelsea.
game changer. Słuchajcie, kolejna piękna karta, ale jego już mamy. Invest Neymara. Także będzie to nasza powtórka do wymiany. Słuchajcie, kolejna karta. Gutek się zesika. Gareth Bale na game'ie. No to jest karta pod Gutka. Zdecydowanie po game'a Ronaldo mamy. Także słuchajcie, za game'a to będzie radość wielka. No i uwaga. Aha, i na koniec mamy dwie bazówki. Czyli w tym momencie padły trzy game'y z jednej wymiany. Słuchajcie, mała, ale to siła wymiana. Natomiast ja skontaktuję się z Tobą, Hubercie, po obejrzeniu tego filmu i ustalimy sobie jakoś tam jakieś szczegóły tej wymiany. Natomiast, kochani, jedną rzecz Wam muszę powiedzieć. Sporo z Was chce się z nami wymieniać za 14-15. Ja potem nie jestem baton. Nie ma już batona, starczy, mój misiu. Jak chcesz, to mogę Ci dać buzi. Tak, z całego serducha. Chcesz? Tak, to nie, już teraz starczy. Uwielbiam Cię, misiaczku. Teraz weź sobie piłę i trochę potraw do kosza, dobra? Jak trafisz do kosza, to jakąś inną niespodziankę znajdziemy. Weź piłkę i pokaż tacie, jak strzelasz do kosza. Zaraz zobaczycie jeszcze, jak wali. Jest uparty. A ja w tym momencie, kochani, powiem tak, wybił mnie z wątku, dlatego w tej chwili, Hubert, odkładam to. Aha, chciałem Wam pokazać, słuchajcie, nasze powtórki. No weź tam już teraz filmik nagrywa, to Ty weź, zaraz wezmę kamerkę i przyjdę do Ciebie. Słuchajcie, to są wszystkie nasze powtórki z 14-15. Nie mamy ich za wiele, bo wiecie, że Gutek zbiera oddzielnie, ja zbieram oddzielnie. Teraz jeszcze to, co doszło tutaj w tym albumie, także też to przelecimy. O ludzie, jak ja się podzę teraz. Dlatego za jakiś czas będziemy tych powtórek mieć wiele, bo większość z Was wysyła teraz w kopertach właśnie tę edycję. Za to Wam bardzo dziękuję. I bazówki też w tej edycji mogą być, bo po prostu mamy ich mało. Trafiłeś do kosza? No to piona. No to idę z kamerą. Pokaż teraz do kamery, jak Ty to trafisz. Kochani, kartowo kończymy ten odcinek. Idziemy jeszcze pokazać Wam, jak kudłaty wali gałę do kosza. Czyli idziemy na Kruszyn Arena Hall. Będziemy, słuchajcie, na hali w te dwa kosze. Ci z Was, co nie widzieli części pierwszej, będą widzieć, proszę bardzo, mój kudłaty misiu, jaką pięknie technicznie, dawaj Tuśku, ognia. Uwaga, nie udało się, ale blisko, uwaga, nie udało się. Proszę bardzo, piłka jest kipsta, gumowa, ślicznie, brawo. Słuchajcie, odniosę troszeczkę kamerkę na statywie z tej strony, żebyście widzieli, jaką piękną technikę obrał mój syn. No i jedziemy, misiu. Pięknie, tak trochę po koszykarsku od ściany, no ale nieważne, liczy się efekt. Przypominam, że kudłaty Szymon Szabłowski, mistrz Polski, to... No. Dobra, to tatuś stanie tutaj. Nie odbieramy, jak zwykle, pamiętacie. Słuchajcie, aha, on teraz do tego jednego kopie. Dawaj, kopie do taty, tato tutaj. Kto pierwszy, dobra? Dawaj. A kto tam mieszka? Słuchajcie, jeszcze zrobimy Wam wjazd tutaj. Patrzcie, zabezpieczyliśmy nasze małe dzieciaczki. Kto tam mieszka, powiedz, Szymonku? Małe dzieciątka. Małe dzieciątka tam mieszkają. Tam, a jak one się nazywają? Nazywa się Marszalek. Marszalek, a drugi? Psi? Psi patrolek, tak? Psi patrolek. Psi patrolek i Marszalek. A co się mówi, jak wpadnie piłka do dzieci? To co robimy? Nie. Jak trafimy w małe dzieci, no, to przeprosimy. Tak, jak trafimy w małe dzieci, to przeprosimy. Słyszycie? Kochany jest ten Szymuś, ale na szczęście nie trafiamy, zabezpieczamy. Pięknie, teraz Tatuś próbuje. Uwaga, czy się uda? O! Aj, nie udało się. Słuchaj, ale tu chyba będziemy próbować, bo będzie nam cię upadać. Wiesz, tutaj damy. Nie tu? To damy oba. Zobaczymy, do której się uda. Proszę bardzo. Próbuj tutaj. O tu, no. Masz oba. Albo tu, albo tu. Dobra. No, to czekajcie, odsunę troszeczkę, żebyście widzieli, jak Szymonek się bawi tutaj elegancko na Kruszyn Arena Hall. Przypominam, 3-letni misiu. No to było za silno, misiu. No. Tata. No. Kopiemy na zmianę do dwóch koszy. Tak, kopiemy na zmianę do dwóch koszy. No, ognia. Proszę bardzo, nie dużo braku. Teraz tato sprawdzi, dobra? Uwaga. Ciach. Ach, nie udało się. Trzeba by obciążyć te kosze, byłoby łatwiej. No, a tak one... Trzeba naprawdę czyściutko trafić, bo jak stoją nieoparte, to niestety, ale... O właśnie, brawo, misiu. Nie to za prawie. No prawie, nie dużo brakło, no. O, i teraz tato, uwaga. Ciach. Proszę. Jeee! Trafił tato? Tak. No to dawaj teraz buzi, pochwal mnie troszkę. Ładnie było? Tak. Nauczysz mnie? Tak. No to teraz ty mnie naucz. Udało się. No.
Nie udało się. Jeszcze raz. Naprawdę, kochani, czujemy się troszkę no tak, jak to się człowiek przy przeziębieniu czuje. Także ten odcinek ma się rozmach. Naprawdę myślę, że jeden z ostatnich. Chyba, że te leki, które bierzemy, zadziałają troszkę i troszkę nas jakby rozkręcą. No, dawaj, misio. A teraz spróbuj główką. Tato, zagra, spróbujesz główką. Daj. No. Gotowy? Tak. Proszę bardzo. No, słabo, tato. Dawaj jeszcze raz. Zobaczcie, on się nie boi grać główką. Uwaga, tak. Ale główką, nie rączka. Dawaj, może się uda główką. Dawaj, Tasie, no. Jeszcze raz, tato. Uwaga, gotowy? Główka, nie rączkami. No. Nie bój się, tylko kieruj rączki, nie, samą główką. Spróbuj zakopać, ty. I prawie go, widziałeś? Opa! Oj, prawie do naszych piesków. Będziemy, kochani, kończyć ten odcinek. Idę się trochę położyć. Uwaga. Chodź. Oj, źle tatuś rzuci. No, to dawaj teraz nóżką. Nie chcesz na główkę, to dawaj nóżką. No. Proszę bardzo. Słuchajcie, Krzymuś próbuje, a ja odbiorę, bo to chyba dzieci ze szkoły idą. Muszę powiedzieć, że jesteśmy... Brawo, prawie! Super! No, dawaj. Ognia. Nie udało się. Tobie najłatwiej, mówię ci, misiu, będzie trafiać nie tak na środku, tylko od ściany. Chcesz od ściany? Ale prawie. No, dawaj jeszcze raz. Nie chcesz, no to dobra, no to tak jest trudniej, dawaj. Jesteś wielki, jak tak trafi. Nie udało się, dawaj. Uwaga. Nie udało się. Proszę bardzo. Wiem, mogę się tak godzinami z nim bawić. I w dziurki się bawimy. A umiesz w dziurki? Zagramy jeszcze w dziurki? Tak. No to odkładamy teraz kosze. Nie na te nozy. Na dziurki nie? Dawaj dziurkę. Dawaj, tacie, dziurkę z golem. No mam, dawaj, ognia. Celuj, celuj do dziurki. Prawie, udało się. Teraz tato, uwaga, gotowy? Tak. Tak. Ciach. Jest, teraz ty, dawaj dziurkę. Ale rączkami nie, tylko nóżkami, o tak. Super, ekstra. Oj, tato nie trafił, teraz ty trafiaj. Teraz ty trafiaj, no. Go, super dziurka. Ekstra, a teraz silno, uciekaj do tyłu. Teraz bombę pokazuj, dawaj. Pokaż, jak ty walisz bombę. Dawaj, ognia. Czekaj, tato źle rzucił, no. Ojej, leci z nosa strasznie. Dawaj, bomba. Super, sufit był. A teraz taką po ziemi. Uwaga, ognia, gol. Super, Robik. Ta kamerka na mnie poleciała. No, dawaj, ognia. Super. Uwaga, ciach. Piękna brama. Pierwszą strzeli wczoraj na treningu. Super! Brawo! Super! Jeszcze raz. Pięknie z pierwszej trafia. Super, Szymku! No, patrzę. Pięknie! Wow! No to sam teraz, a ja muszę z tyłu, żebyście widzieli. To jest niemożliwe. No, dawaj. No. Pięknie! Wow! Ekstra! Teraz w drzwi gola strzelaj. No, ładnie. A co to tylko okulary i kosz, tak? Dobra, kochani, kończymy naprawdę. Zaraz stracę całkiem głos, także pozdrawiamy was serdecznie. Do szybkiego powrotu zdrowia, pozdrawiam. Pozdrawiaj, Kubu, Szymusiu. Szymuś, tato to weźmie, zostaw, tatuś weźmie. Powiedz pozdrawiam. Załóż okularki i chodź, powiedz siema. No, pożegnaj ładnie na filmiku. Trochę nie w tą stronę, ale to nic. Dawaj. O, tak jest lepiej. Pozdrawiam. Super.